Pewnie niewiele osób wie, że dziecko słyszy już w okresie życia płodowego, powyżej 21 tygodnia płód odbiera dźwięki z otoczenia. To oznacza, że jeżeli wokoło mamy, która jest w ciąży, jest hałas, to to dziecko też jest poddawane hałasowi. Jeżeli mama słucha przyjemnej muzyki dla niej, relaksuje się, to ten relaks może się również udzielać dla płodu. W tym okresie płodowym droga słuchowa jest najważniejszą drogą doprowadzającą informacje z zewnątrz do rozwijającego się mózgu. My mówimy, że ma decydujący wpływ na rozwój inteligencji człowieka. W tym okresie tworzy się najwięcej połączeń neuronalnych w obrębie naszego mózgu. Dzięki temu rozwijają się nasze zdolności, nasze umiejętności. To w praktyce oznacza, że możemy nawet stymulować taki rozwój, ale niestety nie możemy mówić o pewnych normach ilościowych, bo to by oznaczało, żebym musiał powiedzieć, jeżeli będziemy słuchali Mozarta codziennie, to będziemy mieli o 5% wyższy poziom naszej inteligencji po urodzeniu. Tak nie jest. Droga słuchowa rozwijająca się w okresie życia płodowego, a następnie już po urodzeniu zapewnia rozwój słuchowy, następnie jest podstawą rozwoju mowy i opanowania języka mówionego, jednego albo kilku języków, w zależności od tego, jak dziecko czy potem osoba dorosła będzie chciała się uczyć. Od wielu lat obserwujemy zachowanie się płodu. Potwierdziliśmy wielokrotnie, my i wielu innych naukowców, że nadmierny hałas powoduje niepokój u płodu. To oznacza, że może mieć negatywny wpływ na rozwój płodu. Tak samo jak na samopoczucie mamy. Ten negatywny wpływ hałasu ujawnia się nie tylko w okresie płodowym, on się oczywiście ujawnia również w okresie popłodowym, kiedy dziecko się rodzi i rozwija. Jeżeli mówimy o hałasie, to zwykle nam się kojarzy ten hałas z wielkoprzemysłowym hałasem w halach produkcyjnych. Dziś jednym z najbardziej zagrażających nam rodzajów hałasu jest hałas środowiskowy. To jest ten hałas, który spotykamy na ulicy, w wielu naszych miejscach, gdzie przebywamy codziennie, łącznie z naszymi mieszkaniami, w których instalujemy cały szereg różnych urządzeń, które są źródłem hałasu. Nawet włączony komputer wydziela pewien poziom hałasu i my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Dopiero po pewnym czasie dochodzimy, że tak jest. Ten hałas może mieć wpływ negatywny na stan naszego słuchu w każdym okresie płodowym i pozapłodowym.